Siemaneczko wszystkim! Dzisiaj znowu jeździmy razem z Kowalem. Jedziemy spotkać się z Bedmundo Vlog i Kazikosem, a następnie uderzamy w odwiedziny do również motovlogera. Będzie to mała niespodzianka. Pierwszy raz poznamy się osobiście. Będziemy jeździć w jego okolicach troszkę. Także na pewno będzie zajebiście. Ekipa będzie dobra, atmosfera będzie dobra, pogoda będzie dobra, czego jeszcze więcej chcieć. Także zapraszam do oglądania. No i dojeżdżamy już na miejsce spotkania z Bedem i z Kazikosem. My teoretycznie mieliśmy najbliżej, ale chyba przyjedziemy jako ostatni. Umówiliśmy się tutaj na stacji Orlen, którą już zresztą widać. Także zaraz się wyjaśni, czy są, czy jeszcze ich nie ma. Są. Jedziemy. Tutaj mamy Kazikosa, Bed Motovlog i znany wszystkim Kowal na swoim szerszeniu z nowym wydechem. Kowal! Pokaż wydech! Pokaż wydech! No, dobra, jedziemy. No i ruszyliśmy, jedziemy w kierunku Wrześni, później Konin i miejsce docelowe Koło. Jeśli mniej więcej ogarniacie miejscowości, to możecie się już pomału domyślać, dokąd zmierzamy. Jeśli nie, to niestety, ale będziecie musieli jeszcze chwilkę poczekać. Zawsze ja muszę prowadzić, a później psy na mnie wierzają, że oczywiście drogę pogubiłem. Bo ze mnie nawigator taki jak z koziej dupy trąba. A dzisiaj wymarzona pogoda na taką przejażdżkę. Piękne słoneczko, fajny chłodny wiaterek. Elegancko. Skuterzysta machał. Jak skuterzysta macha jako pierwszy, to staram się zawsze odmachnąć, ale nigdy, że tak powiem, nie zaczynam przysłowiowego LWG skuterką, chyba że się pomylę, bo niektóre skutery z daleka wyglądają zacnie, wyglądają poważnie. Dzisiaj dużo ludzi jeździ. No i moto z koszem. Ostatnio mam szczęście do motocykli z koszem. To już trzeci w przeciągu dwóch dni. No i jesteśmy w Koninie. Jeszcze kawałeczek do Koła. Byle by teraz nie pogubić drogi, nie wjechać na autostradę i będzie spoko. Ekipa jedź za mną, od
tam gdzieś, o, nie wiem jak to w tym lusterku widać nieszczęsnym, ale jadą. No. Koń centrum, Warszawa, osiedle, cholera wie. Nie wiem. Na koło? Panie, halo, którędy na koło? Warszawa? Chyba Warszawa. Tak mi się zdaje. Dzisiaj dużo patroli policyjnych, mijamy już chyba trzeci. Także nie ma co tutaj w trasie cyrkować. Nikt nie chce wrócić z mandatem do domu. Ja nie miałem włączonej kamery. Ktoś miał? Ja już wyłączyłem też. Nie wiem. U mnie się wyłączyło sama. Bateria nie była. Ja nie nagrywałem, ja wyłączyłem tylko. Dobrze, jedziemy 92. 92 do koła. Ja na przykład dlatego ty jesteś szeroki, się chwycę. To jest dobry czuł, nie wiesz. Nie bawi się. A jak kurwa wyjadę na to powietrze, to ja cię kurwa. To jedziemy. Co? Jedziemy. To ja właśnie mam takie pytanie. Czemu wy tak daleko jedziecie? Za głośno jest? Za głośno? Prawda jest taka, ja jadę za tobą i mówię, kurwa, co mi się tu pierdoli, nie? A cały czas się nie słyszę. Ed, miałem to samo. Nie chodź. No to miałem to samo. Teraz już wiem, dlaczego chłopaki tak daleko ode mnie jadą. Powód jest jeden. Jest trochę głośno. Co muszę im przyznać, bo zaraz chyba się zatrzymam i założę DB Killer. A druga sprawa jest taka, że wydaje im się, że im się motocykle psują, bo jakieś dziwne dźwięki. Dziwne dźwięki ponoć wydobywają się z mojego wydechu. Jednak na takie dłuższe trasy to DB Killer jest musowy, bo już uszy mi pukną. Nie lubię jeździć w stoperach, tym bardziej w grupie, jak czasami trzeba się zatrzymać i coś powiedzieć do kogoś. Znaczy powiedzieć to jeszcze pół biedy, ale usłyszeć informację zwrotną to jest sztuka. No i dojechaliśmy do miasta Koło, gdzie spotykamy się z Rysiem. Rysiu 125 Moto. Gdzieś tutaj na nas z żoną powinien czekać, ale tu muszę przepuścić Kowala, bo on się z nim umawiał. No ja nie wiem, gdzie się umówił. Gdzie się z nim umówiłeś? On mówił co? Zamek? On mówił jakiś zamek. Tam jedynie jakiś cmentarz był, nie? No w kompasu może się umówić. Przepraszam, gdzie tutaj jest jakiś zamek? Tu tam, w stronę szkoły jak się jedzie i się skręca na prawo. Ale tutaj jak dojedziemy do ronda to w prawo, w lewo, tak? Tak. Dobra, dzięki. No i jest już z nami 125 Moto. Nie wiem gdzie nas prowadzi.
skoro to są takie skróty jak ja wybieram, to nic ciekawego. Łodźcie panie. Łodźcie panie, nie przejedziemy. Młodźka. A, i teraz nie zejdzie. Halo! Z drogi! Z drogi, młodźka! A, są jakieś ruiny zamku. W takich terenach jeszcze nie jeździłem. Siema. To ja windy nie ma? Z rozpędu? Wyciąg powinien być. Winda w grubę. Tak z rano to się dzieje. Dobra, to teraz lekcja historii. Co to jest za zamek? To jest zamek Kazika. Kazika? Kazikosa? Staszewskiego. Nie, Kazimierza Wielkiego. Kazik sobie jechał tędy i stwierdził, że zbuduje sobie zamek. No też bym tak zrobił. Koło mi się rwało. Dobra, basen z ziemią. A tu? Tu jest basen Kazika. Tam jakieś namioty, młódźki. No nie. Nie wiem co to. Nie, też podobno nie było. Ty łapiesz się za ten. Ja powiem tak, weź to jeszcze pół biedy, ale zejdź tamtąd. Bez problemu. Łapiesz się tutaj ładnie za ten, za cegły i se wchodzisz. W środku w baszcie są schody na samą górę. Za... Dobra, ja mu zazdraszczam, to idę. Nagrywa się? Tak. Hihi. To będzie bardziej spektakularne. Wyczuwaj tylko tam, gdzie możesz palce wsadzić. Siema, Drobo! Siema! Trzeba im podejść. Uważaj, że pan naprawdę tu jest służą. No to faktycznie. Środek wejdziecie do baszki, będziecie mieli schody na całą górę. Kurwa, tu też jest wielka dziura. Ja takie schody. Kurwa, już tam dalej nie idę chyba. Ja myślałem, że to będą jednak trochę lepsze schody. Nie. Nie, tam się... Ja też nie. Nie ma co. Tym bardziej... Wydaje mi się, że jazda na motocyklu jest bezpieczniejsza. Tym bardziej w takim stroju. Ja pierdolę, masz się przepisać. Nie, kurwa, ryja znowu strzelę jak bateria padła. Nie, no jebo czy nie? Nie wiem. Dobra, teraz tak się rozumiem. Ale ładnie, fajnie tak, tak dzieje. A jest ten na fajkę? No tam, w tej wieży cię zamknę. To? Będziecie straszyć. No to Kazika jest to moje. Co ty u mnie chcesz tu rządzić? No lepiej tu do wieży i w dół spuścić. Tam jest taka dziura fajna, głęboka. Jeszcze. Już tamten może by tak nie wyszedł. No nie, bo tam internetu nie ma, to ja nie No i pomału wracamy, było bardzo miło.
Wdrapaliśmy się na zamek Kazia czy kogoś tam. Nie Kazikosa, aczkolwiek przywłaszczył sobie prawa do tego zamku, ale ponoć to nie jego. Poznaliśmy 125 moto, Ryśka z jego żoną i wracamy pomalutku. Młódźka już nie stoi na drodze, będzie nam się pewnie bacznie przyglądać. Założyłem DB Killer na drogę powrotną. Mam już dosyć. Tak w kwestii przypomnienia jeszcze mogę wam dodać, że cały czas właściwie możecie wysyłać do mnie zdjęcia swoich sprzętów, które będę umieszczał u siebie na kanale. Jest do tego oczywiście przeznaczona galeria, wasze sprzęty. Także jeśli ktoś ma ochotę, a jeszcze tego do tej pory nie zrobił, także zachęcam do wysłania tudzież na maila albo na Facebooku wiadomości, w której umieścicie zdjęcie swojego sprzętu. Może być oczywiście z wami i jakąś krótką, jedno-dwuzdaniowym opisem, tak? Co to jest za sprzęt i tak dalej, który rok. Nic, moi mili, będziemy się już pomału żegnać. Dzięki, że byliście z nami i zapraszam do następnych odcinków. Kto wie, co się wydarzy. Trzymajcie się i pozdrowionka. Na razie. Pozdro!